Przepraszam! Halloween Freaks and Fidget, czyli waszej ulubionej grze przeglądarkowej. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry Shakes and Fidget. Link oczywiście znajduje się w opisie, tam gdzie zawsze, a my zaczynamy naszą comiesięczną. I tym razem motywem jest Halloween, gdyż dzisiaj, kiedy oglądacie ten odcinek, jest Halloween i chciałbym wam życzyć wszystkiego najstraszniejszego. Nie, no żartuję, ale generalnie najlepszych, nie no, chociaż nie ma Halloween w tym roku. No, mamy taki klimat, ale i tak życzę wam wszystkiego najstraszniejszego, ale w takim pozytywnym sensie, czyli bardzo mrocznego dnia. Nie, sam nie wiem. Tak dzisiaj jak dużo eventów jest w różnych grach halloweenowych i przy okazji też jest Shakes and Fidget, więc mam nadzieję, że bawicie się dobrze. No i co? I dzisiaj zobaczymy, co tam leci w tejże grze. A zaczniemy sobie oczywiście od mojej postaci. 241 level. Proszę mi tutaj wbić brawa. Nie pamiętam, kiedy nagrywałem ten poprzedni odcinek, ale wydaje mi się, że wtedy miałem pierwszy, bo zaczynałem na nowym serwerze grać. A tu proszę, minął raptem miesiąc. 204, czy tam trochę więcej. 241 level. Proszę państwa. Od razu tu też widzę, że możemy sobie ulepszyć jakieś fajne. Tutaj ulepszyjmy sobie naszą siekierę. A dokładnie naszą kosę. A dokładnie srebrną kosę ponurego żniwiarza. Tegoroczny plon będzie obfity. I co? I dzisiaj mamy event. I z tego powodu, że jest event, to jest standardowo. Patrzcie, jak to w ogóle wygląda. Patrzcie, jaki przerażający strach na wróble. Lewitująca kropelka obfitości. Trumna, w której może się nadziać i umrzeć. Uzbrojony w kapelusz, przerażający dinozaur. Nie, to jest Renifer. Wymiar, w którym żyją duchy, bardzo zbliża się do naszego świata. Z tej okazji w mieście otworzył się magiczny portal. O co chodzi? Gdzie jest ten portal, ja się pytam? Gdzie jest? O! To jest ten portal? Otwarty przez 9 dni? W tej nocy kurtyna między światem żywych i zmarłych jest, według wierzeń ówczesnych ludów, szczególnie cienka. Dobra, wchodzę tam z drogi. Ja pierdzielę, co tu się najlepszego dzieje? Nie miałem pojęcia, że coś takiego zrobili. Jestem w szoku. Pierwszy raz to otworzyłem właśnie w tej chwili. Idziałam iść tutaj? Nie, ja chcę iść tu. Zamknięte, nie obchodzę mnie. Tylko w jednym kierunku. Dobra, to co? Wycofujemy się. Dobra, idziemy w tą stronę. Ta dziura prowadzi do miejsca, które nie zna blasku słońca. Spadasz i masz wrażenie, że trwa to całą wieczność. No i co, umarłem tak po prostu? Żeby przejść przez te drzwi, musisz mieć klucz. Moment, no i co? No i super, mam teraz, prawie jestem martwy chyba. Mogę nie tu wejść? Jeszcze za późno, aby dać nogę. Dobra, co ja tego zombiaka nie pokonam? Gin, motherfuckerze! O kurde, ledwo z ten. Jedne drzwi się zamykają, inne stają przed tobą otworem. No dobra, jestem teraz martwy. Jak ja mam się zregenerować swoje życie, madafaka? Ej, ja chyba teraz się zregeneruję życie, co nie? Ja cię kręcę, ale jestem w szoku. Otworzono jakiś mistyczny portal. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ej, ale jestem rozczarowujący. Mam życie tyle, co nic. Co mam teraz zrobić? Mogę uciekać, tak? I co, jak ucieknę, to co się stanie? Musisz zachować ostrożność. No dobra, dobra, zginijmy, zobaczymy, co się stanie. Nie, dobra, przeżyłem. Nie, nie przeżyłem. Otwarty przez dzień. Złodziej zwyciężył. Jesteś tak martwy, że tylko reanimację pożywam cię postawić na nowi? Tak. Feniks, odradzający się z popiołów, wracasz do życia w tym lochu. Dobra, no to co, lecimy? Tak, chcesz ze mną walczyć? No to myk, z pół obrotu. Klucz zdobyłem. Nice. Co teraz, możemy użyć klucza? O, coś fajnego! Pieniądze! Tak, walcz ze mną, szczurze! O ty, jaszczurko, złowroga! Jest i tajemnicza skrzynia. O! Poczekaj, tak ciekawie się sprawdzę, co to jest. I to ma być ten epicki przedmiot? No to faktycznie, maksymalnie epicki. Dobra, jeszcze raz, wchodzimy tam. Znak zapytania, czytaj mi czytnik, znak zapytania. Otwieramy to. Co to jest, ketchup? Zastanawiasz się, co kryje się w cieniu. A ja się zastanawiam, co się kryje tutaj. Do tego grobowca stoją chłodny kamień. O nie! I cuchnąca stęchlizną ciemność. Chłodny kamień! Dobra, dawaj, paskudniaku. Myk, 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 z półobrotu. To tu pułapka z babeczką. O, idziemy do znaku zapytania. I co, pusty korytarz? Dobra, mamy teraz znowu znak zapytania, jolo. No i strus, z półobrotu, gałgana lamusa. Idę tutaj znowu, co tu ma? O nie, on mnie zaatakował z zaskoczenia, on ożył! Mogłem go nie budzić! To ma być potwór? Myk, myk, myk! Współobrociksa i nie żyje! Boże, jakie biedackie rzeczy! Idziemy na tego bydlaka, dawaj go! O nie, mamy pierwszego bossa! Dobra! Rzeźnik i od mej mocy! Epicka walka! Jeju, co się dzieje najlepszego?! Ale schopałem mu dupsko!
Dobra, no i to jest fajny item. Nareszcie znalazłem coś zajebistego. Tak, walcza, nie się przygotowuje. Ja go nie pokonam, no to patrz. No, lecimy z tym koksem, dawaj tą skrzynię, myk, myk, myk. Co, ja go nie pokonam, właśnie mnie zabił. Ej, ja mogę się zrespić? Tak, dawaj mnie na nogi. Tak, czuję, że żyję, a zamierzam przejść ten log generalnie, nie wiem czy wiecie. Dobra, idziemy tutaj. O, to jest za to bardzo fajne. Mam nadzieję, że to było coś naprawdę epickiego. To jest naprawdę dobre, to jest naprawdę dobre, ja to biorę. No i co, nie muszę, nowy chcę dostać klejnot, Ja chcę dostać nowy klejnot, ale nie ten, ja chcę dostać ten klejnot taki, wiecie, nie ten. Ja chcę dostać ten fajny, nie ten też nie chcę dostać, ale ten, nie, ten klejnot szukałem. O, wcale dużo klejnotów nie zmarnowałem. Ktoś coś zabił na drodze. Jakież to prawdziwe zło, skoro jedna z dróg jest zablokowana, to druga może być pułapką. Dzięki, zajebiście, że mi to powiedziałeś. Dobra, idziemy normalną drogą, trudno. Dobra, ten naszyjnik wygląda zajebiście, bierzemy go. Ale tylko pieniądze, ach, rozczarowanko. Dobra, kluczyk, bo pułapka. Trudno znaleźć przeciwnika, który byłby ciebie godzien. To, trochę to prawda, no nie da się praktycznie znaleźć przeciwnika, który byłby mnie godzien. O kurde, ci przeciwnicy zaczynają być coraz silniejsi pomału. Biorę go na pyrę. O, zginąłem. No, ja zginąłem? Myk, odrodzenie! Żeby pójść dalej, musisz usunąć z drogi wszystkie. W tym miejscu nie ma życia. Nie no, zajebiście, usunąłem wszystkie kamienie. O, straszny demon, masakra. Okropny demon, dobra, dawaj te badziewie. Dobra, skorzystajmy z drzwi, bo mamy dużo kluczy. Może coś znajdziemy fajnego. O proszę, zwykła skrzynia lamusiarska, zobaczmy co to było. Tak myślałem, że lamusiarska, tak myślałem, rozczarowanko. Ej, zaraz będzie seteczka, to chyba zaraz będzie druga walka z bossem, co nie? Ciekawe, czy to się jakoś rejestruje, chyba nie. Nareszcie coś epickiego, sprawdzamy. Trochę lepsze ode mnie, nie za dużo. I teraz mamy walkę z the bossem. To zło jest potężniejsze niż zwykle. Dobra, brachial jakiś strachial chyba. Walcz ze mną, myk, myk, myk. Ej, nie wiem czy pokonamy go w sumie, tak na jolo go pokonamy. Aaaa, yes! Odważnie udało ci się wywalczyć drogę aż dotąd. Nice. To tak, myślę, że nie ma co dalej lecieć. Zakończenia nigdy nie zobaczycie niestety, bo prawdopodobnie już dawno ukończę, kiedy zanim pojawi się następny odcinek, bo tylko 9 dni jest. A może nie w sumie, może zobaczycie zakończenie. Dobra, spróbujmy jeszcze zrobić sobie jakieś eleganckie zadanie. W ogóle ile, zobaczcie, no może na gildię w sumie, bo wam nie pokazałem. Troszkę to jest w tym style, ale miałem dzisiaj plan, żeby nadrobić. To pewnie podczas tego eventu trochę wskoczę w górę. Patrzcie jak mandzie, od 58 wyleciał. Wow, i niektórzy Boruciak jak wyleciał, ten Naruciak, 287, porąbaniec jakiś. Gildia tak się prezentuje, proszę państwa, zobaczcie, demoniczny portal, akt drugi, 3 na 10, tak wyglądają tutaj nasi pomoc członkowie, byczki, co wam jeszcze pokażę? Pokażę wam jeszcze oczywiście pupilki, jak wyglądają, 78 tutaj, 82 tutaj Zinxa, Ponikon, tutaj Chomp, czyli pomału, i tutaj Kroksa już nie odbijamy, ponieważ musimy zdobyć Koniksa i czekamy teraz na sobotę, i w sobotę, w czasie dzisiaj jest sobota, jak oglądacie ten odcinek, ale w sumie odcinek nagrywałem wczoraj, czyli w piątek nagrywałem, więc taki mały szczególik. A co jeszcze, jak wam mówię, twierdza tak wygląda, twierdza na poziomie 12, elegancko, może na 13 się uda wbić, nie wykluczam takiej możliwości. Lochy, to wam mogę w sumie trochę pokazać, zróbmy sobie portal do piekła, akt pierwszy 9, pokonany, nice. Tak wyglądają moje lochy, dzisiaj planowałem trochę powalczyć. Na przykład, o tutaj sobie właśnie pójść na 13 piętro, jak widzicie, no sobie powalczyłem i elegancko 13 piętro, no robię z 13 piętrem co chcę tak naprawdę, widzicie? Dobra, jednak tych artefaktów zajebistych aż tak dużo nie było. Dobra, możemy jeszcze wrócić do lochów, wierzę, w ogóle powinniśmy trochę zrobić. Tak, ale to innym razem. Myk, myk, myk! Proszę państwa, z karabinku maszynowego jak. Myczki, mi się wydaje, że nie ma co tutaj ciągnąć się odcinka. Dzisiaj główny event, czyli ta cała walka halloweenowa, to wam pokazałem. Pokonaliśmy dzisiaj dwóch bossów. Może na dniach zrobię jeszcze jeden odcinek, to wam pokażemy resztę i zakończenie całego tego ambitnego eventu. I wielki finał, walka z turbo bossem. Może dowiem się do tego czasu, jak otworzyć te tajne przejścia. Zapytam się kogoś z gildii czy coś. Tak czy siak, to był właśnie event Shaken Fidget, halloweenowy Shaken Fidget. Zapraszam serdecznie do gry. Zapraszam serdecznie wbijać. Jak coś, to gram na serwerze 39 polskim. Co nie, to jest stosunkowo świeży serwer. Wbijać gałgany, grać. Link w opisie, no i co tam. Trzymajcie się, elo, elo, bej!